się. Witajcie moi drodzy, kolejny odcinek vloga degustacyjnego, tym razem poświęcony whisky niszowej. Po ostatnim odcinku odrobinkę clickbaitowym poświęconym poważnej whisky, bo Port Ellen w poważnym wieku, bo w 39 latach i w bardzo poważnej cenie, bo 4,5 tysiąca funtów za flaszkę. Dzisiaj schodzimy trochę na ziemię i zgodnie z zapowiedzią spotykamy się z whisky z destylarni Glenturret. I ja wiem, że Glenturret to destylarnia, o której prawdopodobnie większość osób nie słyszała. Wiem jednak także, że kiedy tylko powiem wam, że jest to single malt, który stoi za bardzo sławnym blendem Famous Grouse, tak to ten z partwą szkocką na etykiecie, to być może temat stanie się dla was bardziej interesujący. I powiem też zupełnie szczerze, że wcale nie planowałem dzisiaj nagrywać tego odcinka, ponieważ całe popołudnie spędziłem na planie odcinka o golfach, gdzie opowiadałem o tym, jak dobrze, jak wygodnie, jak wspaniale jest nosić golf z marynarką, a czasem nawet tak jak ja dzisiaj, golf z garniturem. No ale wróciłem lekko wymęczony mnogimi ujęciami do domu i nagle moja żona, ni stąd, ni zowąd, mówi mi: ale ładnie dzisiaj wyglądasz, naprawdę podoba mi się na tobie to ubranie. I pomyślałem w sobie wtedy, dlaczego nie upiec dwóch pieczeni na jednym ogniu i nie nagrać rzutem na taśmę jeszcze w tej stylizacji, już z lekko zwichrowaną wiatrem fryzurą Olga tutaj jest na backstage'u, się już trochę śmieje ze mnie — kolejnego odcinka właśnie o whisky z Glenturret. Moi drodzy, Glenturret w tej chwili dostępne jest w trzech głównych wersjach. Ja mam tutaj trzy sampelki trochę gorsze niż butelki, nie dają całej tej atmosfery, ale za to sampelki te są prosto z destylarni, zatem są rozlane w miejscu, gdzie whisky ta powstaje. Zobaczymy, jak będzie to dzisiaj smakować. Zupełnie szczerze powiem od razu, jeden z tych sampelków odrzucam. Będzie to Glenturret w wersji peated, czyli Glenturret, która pochodzi właśnie z tych nastawów dymnych. A wszystko dlatego, że mam taki pomysł, ale ostatnio słyszałem takie coś, że deadline is the greatest inspiration, że jednak ta przyznanie sobie, czy nie przyznanie, ustawienie sobie tej daty wykonania jest ważne i motywuje. Ja tutaj nie mam jeszcze daty, nie mam deadline'u na nagranie tego odcinka, ale mam taki luźny plan, aby stworzyć odcinek o whisky dymnych, które nie pochodzą z Islay ani nie pochodzą ze Skye, tylko właśnie pochodzą z szkockiego mainlandu. Jeśli to by was interesowało, to może jakiś dymny Glenfiddich się znajdzie, może jakiś dymny Benriach się znajdzie, jakiś dymny Edradour się znajdzie i wtedy dołączy do nich dymny Glenturret i będziemy nagrywać odcinek o whisky dymnych, które nie pochodzą z tych regionów tradycyjnie kojarzonych z mocną dymnością. Także tak sprawa mogłaby wyglądać. Pomyślałem, że dzisiaj w myśl tego takiego konceptu, że Glenfiddich, po pierwsze, że potrzebna mi jest jakaś duża butelka, a po drugie, że Glenfiddich jest takim jednak, no jakby to nie powiedzieć, w tych takich 10-12-letnich moltach jest jakimś tam standardem, pomyślałem sobie, że skalibruje się dzisiaj Glenfiddichem w wieku lat 12. Jest to whisky, którą omówiłem już dla was szczegółowo wraz z jej historią. Także jeśli tylko macie ochotę, znajdźcie odcinek whisky Glenfiddich. Popularna whisky, jedna z whisky często polecanych jako whisky dla osób początkujących. Także jeśli to jest dla was ciekawe, znajdźcie Glenfiddich. Jeśli już jesteśmy o whisky dla osób początkujących i chcemy o nich rozmawiać, znajdźcie też odcinek whisky Singleton w wieku lat 12. Dobrze by było tutaj znaleźć jeszcze odcinek o whisky Okintoshin i odcinek o whisky Glenlivet. Odcinka o Glenlivecie jeszcze nie ma na moim kanale, więc muszę to naprawić. No dobrze, zatem moi drodzy, przystąpmy do kalibracji tą właśnie Glenfiddich. To jest lekka, roślinna, owocowa, słodka whisky, łatwa do wypicia, też łatwa do kupienia. To jest whisky, od której się zaczyna. To jest whisky, która dzisiaj mi pozwoli zacząć, moi drodzy. Jeszcze tylko, bo właśnie przyszło mi to znowu na myśl, że czuję się naprawdę komfortowo z tym golfem.
Jest już późny wieczór, ale jednak golf pozwala mi cały czas wyglądać zupełnie w porządku. Mówiłem dzisiaj w odcinku, który zobaczycie dopiero niedługo, o zaletach golfu związanych z brakiem konieczności prasowania. Tutaj przewaga nad koszulą jest jednak duża. Nawet po wielu godzinach noszenia czuję się naprawdę, naprawdę swobodnie i mam takie poczucie, że te ubrania nie są jeszcze, mówiąc kolokwialnie, zajechane dniem pracy. Także to jest taki mój ubraniowy wytrych, który pozwala mi tutaj obcować z wami często i gęsto, bo znowu wróciłem do mocnego nagrywania. Ja szczerze mówiąc ostatnio dniami i nocami wręcz pracuję nad wideo, ponieważ jak wspominałem już w poprzednim odcinku, przygotowuję szkocki sezon, który opiewać będzie na zawrotną liczbę tuzina odcinków nakręconych właśnie w Szkocji. Będziemy tam wizytować wyspę Isla, będziemy wizytować Highland, zobaczymy jak jest w destylarni Oban, jak jest w Kalili, jak jest w Lagavulinie, jak jest w Portland Maltings. Naprawdę ciekawe rzeczy przed nami. Także zachęcam was do tego, aby śledzić rozwój wydarzeń na moim kanale. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy, choć nie wiem dlaczego miałoby was przyciągnąć hasło Glenturret, to naprawdę niezbyt znana destylarnia. Zachęcam was do tego, aby już teraz pod odcinkiem subskrybować mój kanał, wciskając dzwoneczek, oglądając dzisiejszy odcinek i oczekując nadchodzących odcinków nakręconych ze Szkocji, gdzie, jak mam nadzieję, widoki po prostu zwalą was z nóg. Tak jak zwalają nie tylko mnie, ale i każdego, kto do Szkocji okazję ma pojechać, a ja jestem wielkim orędownikiem wyjazdów tego typu, bo już dawno zauważyłem, że kochanie Szkocji daje dużo więcej radości niż kochanie samych destylarni, które jednak mają w sobie pewną powtarzalność, kiedy odwiedza się je w liczbach dużych. No ale dobrze, moi drodzy, przejdźmy sobie może do destylarni Glenturret. Jest to taka destylarnia, która jest, no, można powiedzieć, dosyć takim ciekawym okazem prowadzenia komunikacji marketingowej. Jak wiecie, ja tę komunikację marketingową lubię analizować i dzisiaj dla was będę mieć dwa takie rarytasiki, takie dwie rodzynki, można powiedzieć, marketingowe, ponieważ są takie dwa ciekawe zagadnienia, które wiążą się z tą destylarnią. Pierwsze jest właśnie takie, że destylarnia ta chwali się w swojej komunikacji marketingowej, że jest najstarszą działającą destylarnią w Szkocji, co oznaczałoby, że musi mieć ona swoje początki jeszcze w wieku XVIII. Natomiast, no moi drodzy, okazuje się, że faktycznie w wieku XVIII destylarnia Glenturret funkcjonowała, ale była to destylarnia, która po prostu działała gdzieś w okolicach tej obecnie istniejącej destylarni i okej, używanie nazwy jest w porządku, ale sugerowanie ciągłości z tym innym zakładem gorzelniczym jest jednak znacznym nadużyciem marketingowym. To jednak nie koniec grubymi nićmi szycia w historii Glenturret, ponieważ w 1875 roku Thomas Stewart wykupił prawa do wykorzystywania nazwy tej właśnie destylarni i zmienił nazwę swojej destylarni z Hoche na Glenturret. Zaczął prowadzić tę destylarnię, ale destylarnia ta po kilku dekadach znowu upadła. W budynkach już tych obecnie istniejących przechowywano tylko whisky, ale przez dobre kilkadziesiąt lat nie produkowano jej i rozmontowano całą aparaturę do destylacji, co jest niezwykle ważne, bo to przecież ta aparatura kształtuje nasz smak i aromat whisky. Dopiero w roku 1957 pojawił się przedsiębiorca w osobie Jamesa Farleya, który to swoim przedsiębiorczym zachowaniem zdołał przywrócić destylarnię Glenturret do życia. I zrobił to w następujący sposób, wiedząc o tym, że nieopodal zlokalizowana destylarnia Tullibar Dean będzie wymieniać swój sprzęt gorzelniczy, odkupił ten używany sprzęt gorzelniczy razem z alembikami, przeniósł je do budynków dawnej destylarni Glenturret i w 1959 roku ponownie uruchomił destylarnię Glenturret. I tutaj właśnie mamy tę historyczno-marketingową ironię i to właśnie ta ciekawostka, ten rodzynek w cieście, o którym wam mówiłem, ponieważ, moi drodzy, okazuje się, że nie tylko destylarnia Glenturret nie należy do najstarszych destylarni w Szkocji. Wprost przeciwnie, można powiedzieć, że należy do destylarni, może nie najmłodszych, bo teraz wysyp nowych destylarni na fali boomu whisky, ale należy do destylarni, które zaledwie wchodzą w wiek średni, mając lat kilkadziesiąt. Także tak sprawa ta wygląda. No i cóż, moi drodzy, w latach 80. destylarnię Glenturret kupiła firma Rémy Cointreau, która otworzyła w niej możliwość zwiedzania dla
odwiedzających, dla turystów. To była druga destylarnia w Szkocji, która taką możliwość utworzyła, także zapisana na kartach historii bez wątpienia, ale Rémy Cointreau nagle zmieniło swoje plany, odsprzedając w 1991 roku destylarnię Glenturret firmie Highland Distillers, która to później stała się firmą Edrington Group, którą już znacie, ponieważ jest to firma, do której należą takie grube ryby w świecie whisky, jak whisky z destylarni Macallan, Highland Park czy Glenrothes. Opowiadaliśmy już o niektórych z nich wcześniej na kanale, również jest to temat, który możecie sobie zgłębić w chwili wolnej. Natomiast Edrington Group zaczęła prowadzić właśnie destylarnię Glenturret w kierunku wsparcia whisky Famous Grouse, czyli sławnego blendu, który należy właśnie do tej destylarni. Moi drodzy, ja może już te Glenturretciki tutaj poleję sobie dyszkę. Porządku. Sam jestem bardzo ciekaw, jak one będą smakować. Miałem już okazję spotkać się z whisky Glenturret. Myślę, że kilkanaście razy. No ale tutaj zobaczymy, co pokazuje teraz, że tak powiem, nowa odsłona, bo są nowe karty historii tej destylarni, o których dowiecie się już zaraz. No i moi drodzy, taka właśnie ciekawostka jest druga, o której chciałem wam dzisiaj powiedzieć, że firma Edrington Group stwierdziła zatem, że jednak skupi się na luksusie, że jednak skupi się na swoich sławnych moltach jak Macallan czy Highland Park i podjęła decyzję o sprzedaniu destylarni Glenturret dalej, zachowując jednocześnie prawa do marki Famous Grouse, co dla destylarni Glenturret oznacza tyle, że przestaje ona być moltem stojącym za Famous Grouse. Bez wątpienia malt ten dalej w Famous Grouse będzie używany, ale bądźmy szczerzy, Glenturret to niewielka destylarnia, tylko 300 tysięcy litrów rocznie, co oznacza, że nie może być ona tym głównym trzonem tej globalnej whisky o wielkiej, wielkiej sprzedaży, także była ona po prostu takim miejscem, w którym wybudowano tę możliwość odwiedzania destylarni whisky słodowej dla turystów, no bo bądźmy szczerzy, fani blendów, fani whisky mieszanych nie mogą odwiedzić destylarni swojej whisky, bo mam nadzieję, że wszyscy wiecie, że destylarni whisky mieszanych nie ma, bo whisky mieszane są właśnie, nomen omen, mieszane z różnych rozmaitych whisky, z whisky słodowych, whisky zbożowych i potrzebne jest dla wielkich marek to, aby można było je odwiedzić. Tak samo na przykład destylarnia Aberfeldy jest takim, oni na to mówią, spiritual house, czyli takim domem duchowym marki Doers, czyli również sławnego blendu. No i cóż, i tutaj mam dla was taki drugi, można powiedzieć, ciekawy rodzynek w marketingowym cieście, ponieważ wyobraźcie sobie, że przez lokalizację stosunkowo dogodną dla dojazdu, czy to z Edynburga, czy z Glasgow, lepiej z Glasgow, nagle okazuje się, że destylarnia Glenturret jest bardzo powszechnie odwiedzanym miejscem przez turystów właśnie z uwagi na Famous Grouse. Staje się to atrakcją turystyczną tak popularną, że przyjmują to nawet lokalne władze i na drogach pojawiają się oficjalne państwowe drogowskazy pokazujące Famous Grouse Experience tam, czyli nie jest napisane destylarnia Glenturret, tylko Famous Grouse Experience. Nagle także okazuje się niestety, że w tym roku Edrington Group sprzedaje destylarnię Glenturret. Kupuje ją szwajcarski milioner, który również jest właścicielem sławnej firmy produkującej kryształ Laik. Być może znacie, był przepiękny Macallan właśnie w karafce Laik i także wiele innych ciekawych karafek. Także tak to wygląda. Pojawia się kolejny właściciel, Famous Grouse odchodzi. No i nagle okazuje się, że destylarnia miała ten marketing taki niezwykły, bo państwowy. Ale teraz okazuje się, że bardzo trudno jest się z tego wymiksować, ponieważ zmiana tych drogowskazów kosztowałaby dziesiątki tysięcy funtów. No i do destylarni Glenturret, która nie jest już domem Famous Grouse, cały czas prowadzą drogowskazy państwowe Famous Grouse. Także tak to wygląda, jak widzicie, sytuacje w życiu potrafią być zaskakujące. Ale teraz, kiedy o tym myślę, to podrzucam wam jeszcze trzecią ciekawą rzecz związaną z destylarnią Glenturret. Tak jak już powiedziałem, to niewielka destylarnia, dwa nieduże alembiki, nieduża produkcja whisky rocznie. Natomiast w tej destylarni była jedna rzecz, która była wielka. Powiedziałbym wręcz, że była grand,
ponieważ, moi drodzy, destylarnia Glen Turret jest posiadaczem rekordu Guinnessa. Ale kiedy powiem wam, jaki to rekord Guinnessa, to być może, a nawet na pewno, będziecie bardzo zaskoczeni. Wyobraźcie sobie, moi drodzy, że jeszcze do niedawna w destylarni Glen Turret mieszkał kot o imieniu Towser. Kot ten był bardzo, bardzo sławnym na całym świecie kotem, ponieważ zabił on w swoim życiu, takie użyłem mocnego słowa, może powiem lepiej, złapał on w swoim życiu, a później zabił dokładnie 28 899 myszy. Jak widzicie, pracownicy destylarni Glen Turret bardzo skrupulatnie myszy te policzyli, albo nie policzyli, pewnie nie. Natomiast tak to się właśnie stało, że Towser był kotem bardzo sławnym, wpisanym do Księgi Rekordów Guinnessa. Mało tego, wyobraźcie sobie, na dziedzińcu destylarni Glen Turret Towser ma swój pomnik. A ponieważ Towsera już z nami nie ma, są jego następcy. W tej chwili w destylarni mieszkają dwa koty. Jeden nazywa się Glen, a drugi Turret, ale czy rekord ich zabójstw na myszach jest prowadzony, tego niestety jeszcze nie podano do wiadomości publicznej. Tak sprawa wygląda, jak widzicie, trochę takie marketingowe mambo jumbo, ale w pamięć zapada, ale Olga na backstage'u tam siedzi, trochę się uśmiecha, także taka tam gadka szmatko destylarni siada dobrze, łatwo zapamiętać, więc bez wątpienia może być wykorzystana w marketingu. No ale dobrze, moi drodzy, tyle w teorii, zobaczmy teraz co w praktyce. Niektórzy na region, w którym znajduje się destylarnia Glen Turret, nie mówią Highlands, tylko Midlands. I tam jeszcze znajduje się destylarnia Edradour, destylarnia Aberfeldy, destylarnia Tullibardine i Deanston. To jest właśnie ten region Midlands i my spotykamy się dzisiaj z Glen Turretem, ale myślę, że spotkamy się także z Edradour. Pewnie też powinniśmy zobaczyć się z Aberfeldy. Tullibardine na pewno nie miałem w planach niedługo, ale też na pewno prędzej czy później się pojawi. I Deanstona również mam gdzieś tam w rękawie mojej marynareczki z klapami frakowymi. Napiszcie mi koniecznie, czy podzielacie zdanie Olgi, że dzisiaj ten zestaw jest udany. Wygląda w nim dobrze czy niedobrze. Jestem ciekaw, co o tym myślicie. Kolor bordowy to jeden z moich ulubionych. Ja naprawdę lubię bordowy golf, lubię golf w kolorze British Racing Green i lubię golf. Zaciąłem się trochę w kolorze granatowym. Teraz na Miller Menswear wchodzi kolekcja jesień-zima. Trwa preorder golfów, są dostępne w bardzo atrakcyjnych cenach, także jeśli tylko macie ochotę, wchodźcie na shopmiller.com, zobaczyć co w trawie piszczy. A skoro ja już przy tym jestem, to powiem jeszcze tylko, że w październiku kolejne Miller Tour. Można spotkać się ze mną na degustacjach. Już dobrze ponad połowa biletów jest wyprzedana. Sprzedajemy od 2 dni dopiero, także spieszcie się. Link do możliwości zakupu biletów na degustację ze mną 8 miast w Polsce pod wideo. Możecie też subskrybować, przypomnę tylko, choć niektórych zirytuje, a moi drodzy, bierzemy się już teraz za Glen Turretta. Glen Turret w wersji lat 10, uwaga, co w trawie piszczy, sprawdza. No więc rzeczywiście nie Speysider, tylko Highlander. Whisky jest zbożowa, whisky jest trawiasta. Nie jest przesłodzona, nie jest owocowa, nie ma tu tych wszystkich cytrusików. Trochę kremowa, przyjemna w aromacie. Zobaczmy, co będzie na języku się działo. Słodki, delikatnie dymny, kremowy, zbożowy, roślinny molcik z lekkim takim dziabnięciem pieprzności, krótko przed pojawiającym się na języku słodkawym, umiarkowanie słodkim, półsłodkim wręcz finiszem, który ładnie trwa, trzyma się języka, dobrze na nim leży, więc ten alkohol jestem skłonny wybaczyć. Wybaczyć jestem skłonny. Wpiszę to szybko w zeszyt. Glen Turret 10, moi drodzy. No, tych moltów tutaj przybywa i przybywa. Pokazałem wczoraj na fejsie, w ogóle mam taką tajną historię tutaj z drugiej strony tego zeszycika. Muszę wam powiedzieć, że prowadzę ostatnio całkiem regularnie, no nie tak dużo, ale całkiem regularnie prowadzę degustacje, ale zauważyłem, że odnajduję w spokój
pisaniu piórem. Recenzję tego pióra Mont Blanc JFK również znajdziecie na moim kanale, więc jeśli macie ochotę, możecie to zobaczyć. Choć wiem, że stali oglądający wszystko to wiedzą i przepraszam was za to ciągłe przypomnienia, ale ja naprawdę mam przyjemność z pisania piórem codziennie wieczorem. Oj, uwaga, chętnie temu się właśnie oddaję, więc jakaś noteczka smakowa od czasu do czasu się zdarza. Również dlatego, że teraz whisky z domu się wyzbywam. Muszę tutaj opuścić niektóre przestrzenie, które zajmowałem do tej pory i staram się właśnie wszystkie sample, które mam, a trochę tych sampli mam tutaj zutylizować. Zatem, moi drodzy, to już 39 mod, także trochę tych materiałów już jest w internecie. Widziałem na moim kanale ostatnio ponad 200 wideo. Na moim kanale całkiem nieźle. Wpisuję tutaj Glenturę 10-letnia i od razu wpisuję, moi drodzy, Glenturę 4. Dopiszę sobie może, że to są whisky zabutelkowane w roku 2019. Zobaczymy, jak to będzie się zmieniać w czasie. No i cóż, co ta dyszka mogłaby ode mnie dostać, moi drodzy? Tak szczerze mówiąc, to jest taki molcik dla początkujących. Chociaż być może początkujących nawet kierowałby w stronę tych słodszych, łatwiejszych do przełknięcia moltów. Tutaj jest taki Highlanderek. No ja bym mu dał takie... No dobrze, wezmę jeszcze tego łyczka drugiego. Nie chcę skrzywdzić. No takie 74 bym mu dał. Takie 74. Jest to taka whisky dla osób początkujących. Zobaczymy za to, co zaprezentuje nam ta sama whisky w wersji leżakowanej w beczkach po sherry. Sherry wszyscy lubią, bo dokłada dużo ciekawych tematów do smaku. Zobaczymy, jak tutaj jest w aromacie. No jest ta sherrowość. Nie ma jej bardzo dużo, ale jest wyraźnie obecna. Moi drodzy, z beczkami po sherry to w ogóle jest tak, że destylarnią wcale nie jest tak łatwo. Dobra beka po sherry to jest wydatek na poziomie 1000 funtów. Kilkakrotnie drożej niż beczka po bourbonie. No i oczywiście jest ona używana wielokrotnie. Myślę, że też zasłużyliśmy wszyscy na dobry materiał o tym, jak leżakowane jest whisky, bo nie wszyscy mają wiedzę na ten temat. Większość osób myśli, że beczki po sherry są kupione z jakiejś bodegi, w której to ta właśnie beczka leżakowała wino, które poszło na półki i kiedy została już zużyta, sprzedano ją do whisky. Nie tak to wygląda, wygląda zupełnie inaczej. Może kiedyś o tym opowiem. No ale zobaczmy. Jest trochę takiej słodyczy, kremowości, trochę więcej owocowości. Jest trochę takich jakichś konfiturowo-dżemowych nutek, dżemowych. Całkiem przyjemnie, niezbyt otwarty aromat. Czy ja tu mam wpisane ABV? Nie mam wpisanej mocy, także szczerze mówiąc teraz jej nie podam. Trochę jakichś takich słodkości tam. Całkiem przyjemny aromacik. Trochę przyjemniejszy niż w tej dziesiątce. No moi drodzy, jestem gotów pójść dużo dalej. Swoją drogą ciekawy wniosek, bo ta whisky smakuje mi zdecydowanie bardziej. Ten profil właśnie taki, nie będę mówił midlandzki profil, tylko highlanderski profil, właśnie zbożowy, roślinny, taki troszeczkę bardziej narowisty, lekko dymny, jest tutaj uzupełniony tą szerowością, tą słodyczą i pomimo braku deklaracji wieku, bo tu jest jednak dyszka, a tu jest no age statement, czyli nie wiem, ile ta whisky ma lat, to jednak ta beczka po sherry ma tutaj jakiś wpływ, jednak jest szansa na to, że w niewielkiej destylarni beczki po sherry nie są wykorzystywane na potęgę wielokrotnie i mam z tego pewną przyjemność, która kilka oczek więcej urwie. Dlatego tej whisky Glenturet po sherry przyznam punktów w wysokości 78, moi drodzy. I w tym wypadku ja nie chcę tego, nie chcę tego powiedzieć, mogę to powiedzieć, ale nie chciałbym tutaj uogólnić i wyciągnąć takiej konkluzji, która miałaby dotyczyć w pełni świata whisky. Natomiast w tym wypadku pokazuje się, że jednak
to nie czym starsza, tym lepsza, czyli takie bardzo sławne powiedzenie w świecie whisky, taki mit w świecie whisky wręcz, tylko jednak ta aktywność beczki jest najważniejsza. I powiedziałbym, że whisky jest lepsza, kiedy jest starsza, kiedy leżała w dobrej beczce, i to było zdanie pełne, i to było zdanie znaczące, i takie, pod którym chciałbym podpisać się. No dobrze, no dobrze. No więc, moi drodzy, kolejny odcinek za nami, kolejne degustacje za nami. Przypominam wam o golfach na shopmiller.com, przypominam wam o Miller Tourze w całej Polsce w październiku. Dziękuję wam serdecznie za to, że byliście ze mną. Zachęcam was do tego, aby odnaleźć mnie w mediach społecznościowych. Znajdźcie mnie na Facebooku, na Instagramie, a na Facebooku, kiedy już tam będziecie, koniecznie wpiszcie nazwę Klika Dzika, aby dołączyć do grupy tworzącej naszą społeczność. Oprócz tego, moi drodzy, chciałbym serdecznie podziękować wam za to, że po raz kolejny byliście ze mną, nawet w odcinku o mniej znanej whisky, ale chciałbym, żebyśmy szli taką szeroką ławą. Poznawajmy te klimaty, które są znane i mainstreamowe, ale zanurzajmy się w te ciekawsze, mniej znane zakamarki świata whisky po to, aby poznać go w całości, w sposób holistyczny, który sprawia pełną radość i daje pełną satysfakcję miłośnikom whisky. To zabrzmiało trochę coachowo na koniec, trochę zbyt wzniośle, więc skoro już tak powiedziałem, powiem wam, widziałem ostatnio fajnego mema o coachach na fejsie. Spotyka się dwóch coachów i jeden mówi: jak zwiększyć zysk? Drugi na to odpowiada: mogę powiedzieć. A ten pierwszy mówi: powiedzieć to ja też mogę, tylko jak zwiększyć? Żegnam się z wami serdecznie, klasycznie, po millerowemu, jak na moim kanale WDIDZ, czyli wielkie dzięki i do zobaczenia!